Mój ukochany syn, dziś chcę mówić bezpośrednio do Twojego serca, otaczając Cię ramionami mojej miłości i obietnicą mojej siły, która jest zawsze dla Ciebie dostępna. Pozwól mi uspokoić Twoje lęki, osuszyć łzy i zaszczepić nadzieję w Twojej duszy. Jestem Twoim Bogiem, Twoim niebiańskim Ojcem i jestem tutaj, aby Cię prowadzić i wzmacniać przez cały czas. Przez całe życie będziesz stawiać czoła wyzwaniom, zmaganiom i chwilom niepewności. Chcę jednak, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Jestem przy Tobie i trzymam Cię za rękę na każdym kroku. Nawet gdy burze życia grożą Ci połknięciem, jestem niewzruszoną skałą, na której możesz się oprzeć. Pamiętaj, że jesteś dziełem doskonałym i wyjątkowym, ukształtowanym z miłością i troską w moich dłoniach. Od chwili, gdy powstałeś w łonie matki, znałem już każdy szczegół Twojego istnienia. Jesteście dla mnie cenni i pragnę, abyście zrozumieli głębie mojej miłości do Was. W obliczu udręk łatwo jest poczuć się słabym i bezradnym. Chcę Cię jednak zachęcić, abyś spojrzał w głąb siebie na boską iskrę, która mieszka w Twoim sercu. Tą iskrą jest moja obecność w Was, płomień Ducha Świętego, który płonie mocą i łaską. Niech ten płomień rośnie, bo to właśnie tam znajdziesz siłę potrzebną do pokonania wszelkich przeciwności losu. Kiedy poczujesz się przytłoczony, nie wahaj się przyjść do mnie w modlitwie. Zawsze słucham i z niecierpliwością czekam na Twój głos. Nie ma zbyt małych zmartwień ani zbyt dużych wyzwań, którymi nie można by się ze mną podzielić. Interesuje mnie każdy szczegół Twojego życia, bo jesteś dla mnie cenny. Słowo, które zostawiłem dla Was w Biblii, jest wiecznym źródłem przewodnictwa i pocieszenia. Znajdziesz w nim obietnice stworzone specjalnie dla Ciebie. Słowa takie jak: nie bój się, bo jestem z Tobą, nie lękaj się, bo jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i pomogę Ci, podeprę Cię moją prawicą sprawiedliwej, Izajasz 41:10. Te słowa to nie tylko pocieszenie, ale solidna prawda, której możesz zaufać. Czasami możesz mieć wrażenie, że dźwigasz ciężar nie do uniesienia. Wiedz, że nie mam zamiaru, abyś niósł to sam. Przyjdźcie do mnie ze swoimi ciężarami, a ja wam dam ukojenie. Pozwól mi być odskocznią od ciężaru, który dźwigasz. Kiedy czujesz się słaby, wtedy moja siła objawia się w pełni w twoim życiu. Pamiętaj, że twoja siła nie wynika tylko z braku wyzwań, ale ze sposobu, w jaki decydujesz się im stawić czoła. Kiedy mi ufasz, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, pozwalasz, aby moja siła przepływała przez ciebie. Nie bój się trudności, bo w każdym wyzwaniu jest szansa na przejaw mojej mocy. Chcę, żebyś zrozumiał, że twoja tożsamość nie jest zakorzeniona w otaczających cię okolicznościach, ale raczej w tym, kim jesteś we mnie. Jesteś moim ukochanym dzieckiem, stworzonym na mój obraz. Twoja prawdziwa siła bierze się z faktu, że jesteś przedłużeniem mojej miłości i mocy. Kiedy będziesz o tym pamiętać, żadne wyzwanie nie zachwieje twoją pewnością siebie. Czasami może się wydawać, że odpowiedzi na twoje modlitwy przychodzą po długim czasie. W takich chwilach proszę cię o zaufanie mojemu doskonałemu harmonogramowi. Znam koniec od początku i każdy szczegół twojego życia jest w moich rękach. Odpowiedzi przyjdą we właściwym czasie i zobaczysz, że wszystko odbyło się zgodnie z moim idealnym planem. Nie martw się o to, co przyniesie przyszłość, bo już tam jestem, torując ci drogę. Zaufaj mi w kwestii swojej przyszłości, tak jak powierzyłeś mi swoją przeszłość i teraźniejszość. Jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem.
Nic nie jest poza moją kontrolą i wszystko współdziała dla dobra tych, którzy mnie kochają. Na swojej drodze spotkasz chwile radości i śmiechu, ale także chwile smutku i łez. We wszystkich tych chwilach będę przy Tobie, świętując Twoje zwycięstwa i osuszając Twoje łzy. Wiedz, że nigdy Cię nie opuszczę. Nawet w najciemniejszych chwilach moje światło świeci, rozpraszając ciemność wokół siebie. Moje ukochane dziecko, błogosławię Cię moim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech ten pokój prowadzi Wasze serca i umysły w Chrystusie Jezusie. Jesteś silniejszy niż myślisz, ponieważ moja siła przepływa przez Ciebie. Zaufaj mi, chodź ze mną i wiedz, że we wszystkim jesteś zwycięzcą, dzięki temu, który Cię kocha. Nie pozwól, aby strach Cię paraliżował. Zamiast tego pozwólcie, aby mój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, uspokoił Wasze serce. Zaufaj mi jest kluczem do przezwyciężenia strachu, gdyż we mnie znajdziesz bezpieczną przystań i trwały pokój. Nie martw się o jutro, bo już je znam i przygotowuję Ci drogę. Na tej drodze napotkasz rozdroża i trudne decyzje. Zapraszam Cię do poszukiwania mojej mądrości we wszystkim. Dam Ci wgląd i wskazówki, a Twoje zaufanie do mnie otworzy drzwi, o których nawet nie marzyłeś. Zaufaj, że każdy krok, nawet ten najtrudniejszy, jest częścią mojego doskonałego planu na Twoje życie. Kiedy poczujesz moją obecność, nie wahaj się poddać. Pozwól mi kształtować Twój charakter, przemieniając Cię coraz bardziej na mój obraz. Bądź cierpliwy wobec siebie, gdyż moje dzieło w Tobie trwa. Proces ten może wydawać się czasochłonny, ale przemiana, którą wprowadzam w Twoje życie, jest wieczna. Chcę, żebyście zrozumieli, że nawet w najciemniejszych chwilach jaśnieje światło mojej łaski. Kiedy poczujesz się zagubiony, spójrz na mnie, bo jestem światłem, które oświetla Twoją ścieżkę. Zaufaj, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach pracuję dla Twojego dobra i mojej chwały. Gdy wspólnie podążamy tą podróżą, chcę Cię zapewnić, że jesteś kochany. Moja miłość do Ciebie nie ma granic i cieszę się z każdego naszego wspólnego kroku. Nadal mi ufajcie, szukajcie mojego oblicza i pozwólcie, aby moja siła w pełni objawiła się w Waszym życiu. Z wieczną miłością, Twój ukochany Ojciec. Jeśli spodobało Ci się to przesłanie od Boga, udostępnij ten film osobie, którą kochasz.